Najpierw chcę, żebyście zapisali sobie lektury. Ja bym chciał, żebyście te lektury przeczytali do końca tej szkoły. Może czytali już niektóre z nich, te książki. Pierwsza pozycja to jest Terry Virgo. Terry Virgo. Terry Virgo. Taki autor. Książka nazywa się Łaska. Myślnik, jak przyjąć najcudowniejszy dar Boga. Kupcie sobie tą książkę, ją miejcie, nawet potem, żeby ją komuś dawać, bo to są rzeczy, które będziecie potem mogli pamiętać. Pierwsza pozycja. Mówiąc tu? Łaska, myślnik, jak przyjąć najcudowniejszy dar Boga. Taki jest tytuł. Ale jeżeli wbijecie Terry Virgo, łaska, to wam wyskoczy. Druga pozycja. James i Richards. James Richards. Książka się nazywa Łaska, myślnik, moc ku przemianie. Łaska, myślnik, moc ku przemianie. Teraz pozycję numer trzeciej kategorii. Na czym mi zależy, żeby je czytać w tej kolejności. Czyli ta i dopiero następne, które będą tutaj. Kenneth Hayden. Najwyższy odłączyć się od ziemi. Pierwsza pozycja. Będzie ich 12. Są krótkie książki, więc nie ma problemu. Pierwsza pozycja. Lepsze przymierze. Hegena. Wszystkie teraz przymierze. Lepsze przymierze. Druga pozycja. Czy chrześcijanie muszą cierpieć? Trzecia pozycja. Błogosławieństwo odkupienia. Czwarta. Zapominając o tym, co za mną. Piąta. Bóg daje ci wolną rękę. Szósta. Dowiedz się, co należy do ciebie. Siódma pozycja. Drogocenna krew Jezusa. Ósma. Ewangelia pojednania. Dziewiąta. Nie obwiniaj Pana Boga. Dziesiąta. Zoe. Myślnik. Boży rodzaj życia.
11. Służba Jezusa dzisiaj. I 12. Zły i dobry sposób myślenia. Czwarty autor, Andrew Womack. Jedna pozycja. Życie w równowadze między łaską a wiarą. Życie w równowadze między łaską a wiarą. Za cenę krwi, pierwsza. I druga. Utożsamienie, myśl, Boży plan miłości w odkupieniu. Dwie książki Keniowa. Utożsamienie, myśl, Boży plan miłości w odkupieniu. I to są tych pięciu autorów. Zależy mi na tym, żebyście przeczytali te pozycje. Oprócz tych pozycji do czytania chciałbym, żebyście weszli na stronę naszego kościoła, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił. kościółmocy.pl i tam wchodząc w nauczania, żebyście sobie przez tam są, chodźcie w nauczanie, tam są cykle nauczania. Chciałbym, żebyście po pierwsze przestudiowali pierwszy cykl nauczań pod tytułem Podstawy chrześcijańskiej nauki. To wszystko nagrane rzeczy, one są tam zgrupowane po prostu i wchodzi się przez nie na YouTube. Druga pozycja to są fundamenty wiary. Trzecia pozycja to jest cykl nauczań z łaski przez wiarę. Cały cykl nauczań z łaski przez wiarę. Czwarta pozycja to jest list do Rzymian. To, żebyście przesłuchali, proszę was, żebyście czegoś innego nie słuchali stale. Chyba, że przesłuchaliście, ale to jest. Na dziś, do szkoły nam to jest niepotrzebne. I żebyście na tym się skupili. Prośba, która jest też z tym związana, żebyście w tym czasie, kiedy będziecie tutaj sobie w szkole, będziemy robić te nauczania, żebyście nie czytali innych książek. Nie słuchali innych usługujących, na czym mi bardzo zależy w tym czasie. Łącznie z moimi innymi nauczaniami, żeby ich też nie słuchać, bo nie ma żadnej potrzeby, żeby to robić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ człowiek, jak wcześniej mówiłem, ma określoną pojemność i trzeba, żeby to wszystko zrobić w prawidłowy sposób. Niech to będzie dobre, jak należy. Od ilości się człowiek nie ulepsza. Więcej nie znaczy lepiej. To jest nieprawda. Dobrze.